Hej, cześć, siemano, z tej strony Żuber. Dzisiaj znowu koszenie, tym razem soja. Tak, może przeteleportujmy się do case'a, ustawimy go i sprzedamy też zboże, które skosiliśmy w tamtym odcinku. Trochę już cena spadła, ale to nic nie szkodzi. Potrzebujemy tych pieniędzy na kolejne inwestycje, dlatego no już trudno, tak? Zasuwamy kejsiorem. Pole numer 19. Chyba zaczniemy od 19, co? Mamy 19, 15, 16 i 23. Także dosyć sporo tej soi mamy. Ustawiamy. No, Stasiek, kosisz. A bierzemy tutaj klasika. Musimy dosyć sprawnie zajechać, żeby zdążyć odebrać soję, którą skosi nasz pracownik, tak? Oj! Nie wycofam z dwoma przyczepami. Tej pszenicy dosyć sporo wyszło z tych wszystkich pól. Łącznie chyba trzy zestawy. Trzy zestawy łącznie chyba zawiozłem, z tego co pamiętam. Chwilkę sprawdzimy. Także zarobieni będziemy, tak? Zaraz też zobaczymy, jak soja trzyma cenę i może zdecydujemy też się soję sprzedać od razu. Pierwsza przyczepa. Sprawdźmy, jaka cena ma soja w tym czasie. Jestem wzroście, tak? Tutaj. Jeżeli by tutaj do trójki podskoczyło, no to wtedy wieziemy. Może coś mam? Nie mam nic w tym. W silosie. Szybko, szybko. Chciałbym odpowiedzieć na wasze komentarze też. Poprzedniego odcinka, ale niestety nagrywam to jakieś 4 godziny po publikacji, jeszcze nic ciekawego nikt nie napisał. Jest kilka komentarzy, ale głównie to jest sub za sub. Także w większości, tak? Tego typu. Także na ten moment nic nie powiem, ale chciałbym, żebyście, tak jak mówiłem w pierwszym odcinku z głosem, o kurczę, konsolę włączyłem. Żebyście mi napisali, co chcielibyście, żebym wam opowiedział, na jaki temat się wypowiedział. Dlatego napiszcie hashtag temat, tak? Jeżeli chcecie, żeby ten... Gdzie mam dalej? Pociąg. Jeżeli chcecie, żebym się wypowiedział na jakiś temat, tak? Dajecie hashtag temat, zadajecie pytanie, czy tam jakiś temat zarzucacie w komentarzu i wtedy łatwo mi będzie wyfiltrować wasze komentarze. No, jestem ciekaw, ile tej pszenicy nam wyszło. Jak dużo zarobimy. No, cena tutaj jest nie za ciekawa. Okay, sprawdźmy. No, już tutaj zaczęło spadać. Tu jest na wzroście, ale już tutaj sprzedamy, mamy skolekcjonowane tutaj. Także już trudno się mówi. Też powinienem sprawniej robić te żniwa, ale wyszło jak wyszło. Trudno się mówi. Cena nie jest tak przystępna, jakbym chciał, ale... Hamuj, 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 hamuj. 125 tysięcy. Także wyjdzie jakieś 150 tysięcy na samej pszenicy.
No, całkiem nieźle. Jeszcze plus doliczmy, że była słoma. Trochę zarobiliśmy. Myślę, że to tam duże pieniądze nie były, ale zawsze coś. To ja też. Na razie powoli rośnie, no. Bądźmy dobrej nadziei, bo inwestycji jest dosyć sporo. Musimy mieć pieniądze. Chociażby na te pole. Też nie napisaliście jeszcze, co mam, jakie zwierzęta kupować. I wiecie co? W następnym odcinku się przekonacie. Jakie zwierzątko będzie? Możecie napisać, bo już decyzję podjąłem, nie powiem wam jaką. Ale jak ktoś napisze coś ciekawego, to oczywiście może zmienić moje zdanie, tak? Dosyć długo nam to się sypie. Mieści to się nam w ogóle tutaj? Będziemy musieli na drugi wagon ładować. To jest do 120, tak? A tam jeszcze chyba... No pewnie, że się nie zmieści. Jeszcze na drugi. Sporo się ukosiło. Zasuwamy. Paciopungiem. Dosyć daleko jest ten skup. Jakbyśmy mieli tam wozić traktorem, było przerąbane. A tutaj cyk, później wszystko na raz 125 to... Pomocnik N zakończył pracę? To się wydarzyło. Czekajcie chwilę. Zobaczymy, co tam się odwala. Lol, on skończył. Po prostu. Dobra, na razie nie wysypujemy, jedziemy na następne pole. Może te? No, chyba tak. Zrobimy, że te tutaj. Zrobimy w ten sposób, że tutaj objedziemy mu jakby tego klina tą i z powrotem. Ale czemu tak mało tej soi wychodzi? W sumie. No, a objedziemy mu w to z powrotem, a później zlecimy dla ziomeczka, niech on tutaj sobie działa. No bo mogłem jechać. A, już nieważne, już teraz to jestem tak zakręcony, że już nie wiem, co mam robić. Tutaj tego klina właśnie chcę wyrównać. Się uda. Dobra, ustawię go teraz. Dobra, tutaj podjeżdżamy, tylko że tym najpierw większym, tam gdzie mam więcej naładowane. I sprzedajemy. No, ile pieniążków wyjdzie? I... 127 tysięcy. Plus. No, sporo. 130 tysięcy, liczymy na jakieś 150, no, ale już dobra. Trudno, nieważne. Dobra, podjeżdżamy tam, do ziomeczka. Przez tor. C.
Co jest fajne na początek, jeżeli mamy na przykład małe przyczepy, mały kombajn, tak? Znaczy z małym zbiornikiem. Dobra, jedź, nie blokuj. Z małym zbiornikiem to wtedy jest dosyć fajnie, bo możemy w łatwy sposób transportować, tak? Jest dosyć droga, a jest jej mało. Wychodzimy mniej więcej na to samo, a mniej musimy jakby tutaj krążyć. Łapnie to? Będę musiał mu pomóc. Dobra, pomogę mu. Dobra, już sami chyba będziemy kosić, bo to co zrobiliśmy... Mieliśmy zrobić, co zrobiliśmy. Mamy prawie 400 tysięcy. Co ja mu kupić? Nie wiem, tak jak wspominałem... jakiś czas temu mamy kilka rzeczy, które moglibyśmy sobie zakupić. Pierwszą rzeczą to by było... Byłoby pole numer 22. Sprawdźmy, ile ono kosztuje. 188 tysięcy. Jest tutaj... jęczmień. Który moglibyśmy skosić. Który... wymaga zaorania. Słabo. Zrobię tylko ewentualnie 13, tak? Ale tutaj jeszcze musielibyśmy wykonać jedno zlecenie. Myślę, że tutaj uprawimy za niego jakby. I to chyba będziemy robić w następnym odcinku. Uprawimy za niego. Kupimy wtedy, jeżeli my będziemy uprawiać i tutaj zoramy, zawieziemy i wszystko. Nawieziemy to i wszystko zrobimy. No to wtedy kupimy jako zaorane i nawiezione, tak? Że zawsze mamy za to pieniądze, także sytuacja win-win. Mógłbym już tam zacząć uprawiać, ale nasze ziemie nie wymagają orki, a siać na razie nie chcę. No tak głupio by wyglądało, że kosimy soję, tak? Możliwe. Czy soję się chyba kosi dosyć późno, tak? Kosimy soję i od razu, nie wiem, siejemy coś tam, tak? To by było takie unreal trochę. Unreal, przepraszam. Było unreal trochę. Także zachowujmy chociaż pozory realności. Staram się tak właśnie zachowywać, a czasami średnio wychodzi, bo tak jak tutaj widzieliście, przyjechałem przez tory tak na jolo. Ale to już tam... Pewnie w życiu też mógłbym przejechać, tak? Nikt by mnie nie zabronił. W szczególności takim klasom, tak? Takimi dużymi kołami. Tutaj jeszcze jeden przejazd i już skończymy. No właśnie, czekajcie, sprawdźcie, czy jeszcze jedna rzecz, bo bym powiedziałem coś. A, bo tak, to wymaga zaorania i tak. A, tutaj pracowaliśmy. Tu wymaga zaorania i tak, i tak. Także nie będzie widoczne, czy to jest nawiezione, czy nie jest nawiezione. Też trochę głupio zrobili tą mapkę, bo nawiezienie ileś tam procent daje i orka ileś tam procent daje, tak? No i w takim momencie ja nie wiem, czy to jest nawiezione, czy nie jest nawiezione, czy wymaga orki. Nasz ostatni paseczek. Wracając.
Zrzucimy to, co mamy na zbiorniku. Ale mało wyjdzie tej soi. Myślę, że ze dwa rzuty. Więcej nie. Chociaż nie, tamte pole jest dosyć spore. Już tutaj będziemy otwierać. Bo dlaczego nie? I mam koniec, bardzo fajnie. 6000. No, śmieszki i heheszki, niby mało, 6000, tak? Ale wyobraźcie sobie, że jakbyśmy sprzedali po 3000, tak? No to byśmy mieli 18000, tak? Zdaniem, okej, tak. Tutaj mamy 8, no to już 24000 na przyczepie. I dobra, jedziemy na następne pole. Może teraz skosimy tamto. 23. Podjedziemy sobie. I będzie koszone. Dobra, przejadę tędy, bo tu się nie zmieszczę z headerem. Chociaż powinienem go na wózku wwieźć, ale bez przesady. Wiedzcie mi, kto, mając tak blisko, by wiózł to na wózku? Ja myślę, że nikt. Tylko obejrzę, czy stoją, czy nie stoją. W sensie, na przykład samochody, tak? Czy nie stoją, czy jadą. I by sobie pojechał. Dobra, my tutaj na razie zatrudnimy ziomeczka. I podjedziemy z przyczepami. Mamy 380, w sumie mógłbym sobie kupić jakieś tutaj pole i jeszcze skosić w tym sezonie. Ale tak jak mówię, chcę kupywać tylko i wyłącznie już nawiezione i uprawione działki. Także będziemy musieli też jakoś w następnym odcinku iść na zlecenie z orką. Orka bodajże 10% wydajności ucieka, z tego co pamiętam. A, zmienimy sobie, żeby już się nie przyłączać na pociągi. Co? Sami skosimy. Nie potrzebujemy ziomeczka, żeby nam tutaj psuł imprezę. Chociaż powiem wam szczerze, że ze wszystkich tych prac tutaj, które są w farmingu, najmniej lubię kosić. Znaczy, lubię i nie lubię kosić. Lubię na przykład na dwa, jeżeli gramy w multiplayer, tak, i sobie tutaj we dwóch jakieś jeździmy jeden za drugim, tu się mijamy tego, ustawiamy się do zrzutu, a samemu nie. To jest jednak tutaj. Jeździsz w koło, tylko wracasz i jazda. Myślę sobie, że właśnie podczas siewów będziemy raczej tutaj robić zlecenia. W następnym odcinku nie wiem, co będziemy robić. Jeszcze nie wymyśliłem, ale... Myślę, że coś na pewno ciekawego się będzie działo. No bo żniwa tutaj to co? Nic się nie dzieje, tak, kosimy. Chciałbym też trochę urozmaicić, no bo co cały czas tutaj mamy, tylko jedyny dochód jaki mamy to jest są zboże i ewentualnie słoma. Chciałbym urozmaicić jakieś zwierzaki czy coś takiego. Też by było trochę zajęcia. Czy z obrządków, czy ze sprzedaży.
by to były świnki, tak, sprzedaż świnek byłaby. Chociaż zanim by się namnożyły nam. Tak samo owieczki. Nie chciałbym mieć tych ich dużo, bo nie chciałbym się za bardzo oferować z tym. Z tym, co tam u nich robimy, bo... To jest jednak tak męczące, na przykład jeżeli byśmy mieli 200 krów, tak? Załóżmy. No to ile tego TMR-u byśmy musieli tam namieszać, no od groma. Dopiero połowa zbiornika, także myślę, że tutaj no więcej niż dwa zbiorniki, nie, myślę, że będzie coś półtorej zbiornika tutaj, tak, coś koło tego. Mówimy w ten sposób. Jeśli chodzi o nawracanie, moim zdaniem to jest najbardziej optymalne. Podjeżdżanie, testowałem różne rzeczy, jak tutaj można by było zrobić. Kurczę, jak się cieszę, że właśnie mamy taki kombajn, jaki mamy. Narzekałem na niego ostatnio, że jest wąski w ogóle. Ale jak pomyślę, jak tamtym case'em, którego mamy na początku, tak? Miał kosić, to by było przerąbane. Totalnie. A tym jednak, tak, headery mamy dosyć spory. Idzie sprawnie. I obrocik, żeby zaczniemy kosić. O tak o. Zresztą już poprzeczniaki to nie ma sensu robić. Chociaż kurczę, niepotrzebnie może pojechałem, tak? Bo jeżeli teraz będę chciał się obrócić, to będę musiał... A, bo rurę mam od strony zboża jakby, tak? Nie w tą stronę koszę. Chociaż nie, dojedziemy do brzegu, śmiało. Czekaj, jak ustawię. Pracownika. A, to on sobie mi... On mi wyrównuje tutaj. Okej, dobra, trudno. Podjeżdżamy. Ej, tutaj będzie... Też tutaj nawet... To pole i następne też tu będą tylko dwie przyczepy. Ale jaja. To dobrze by było. Chociaż tak, jeżeli będziemy mieli tutaj... 40 te 2, tak? Tysiące? 44, ile mam to przyczepę? Byśmy mieli 42 tysiące, tak? O, dobra, strona, dobra, bardzo dobrze. Byśmy mieli 42 tysiące, to razy 3. Tak? Razy 3 tysiące. No, to byśmy mieli 120 tysięcy, tak? Wyobraźcie sobie, że tam za pszenicę dostaliśmy 130, a tutaj ile przyczep nadwoziliśmy, a tutaj za jedną, za jeden kurs.
Już tutaj przyczepa jedna jest. Drugą. Dobra, idealnie. Pod kombajn. Przeskoczyłem. Przeskoczyłem, tak. Moja postać była ten. Występowała dublerem, była Spidermana, także ma takie umiejętności. I w tym filmie to w ogóle nic nie było robione komputerowo, to wszystko robiła moja postać, dubler. Także jest wytłumaczalne, dlaczego przeskoczyłem przez header. Tutaj fajnie tak przedzieliło mi na pół. Dosyć fajnie to wygląda. Tutaj właśnie jakby było tak, żebyśmy kosili na dwa. To fajnie by było jednego tu ustawić, on by to długie tutaj załatwiał. Aby byśmy załóżmy te kliny wszystkie jechali, tak? To też by dosyć fajnie mogło wyglądać. Bo już tak szczerze moglibyśmy sobie kupić drugi kombajn. Ale żniwa są na finiszu. Myślę, że zanim do żniw, to jeszcze sobie nazbieramy coś tam. Chociażby ze zleceń, czy z czegoś tam. A te pieniądze myślę, że na jakieś zwierzaki przeznaczymy. Pole się wydaje, ale jest naprawdę spore. Już późno, 20 godzina, a ja dalej w polu koszę. Myślę, że jeszcze chwilkę i tutaj będziemy kończyć, tak? Tutaj mamy to tylko i następne pole. Będzie trzeba zjeżdżać na bazę. Tutaj nam się zostało ten przejazd i tamten klin, ale ten klin to jest pikuś. Zastanawia też jedna rzecz, jeżeli byśmy mieli trawę, tak, i ja ustawiłem, że mamy wymagane zaorania, no to czy co trzy pokosy muszę orać trawę? Napiszcie mi, bo ja nie jestem do końca pewny. Mi się wydaje, że nie, ale powiedzcie mi proszę, czy coś takiego miałoby miejsce, czy byśmy musieli kosić, czy nie? Akurat, patrzcie na to, jak nam się udało. Normalnie to jest wyliczone, calculated. Czy mi jak małe, ale to na tyle małe, że ci nie opłaca zawracać. Zostawimy dla dzików. Jeszcze dziki jedzą soję. Żubry jedzą, o! Dla stada. Tutaj klinek to już będzie git. Tak,
Moglibyśmy tutaj jeszcze bardziej powiększyć to pole, jeszcze bardziej idąc klina. Ale już bez przesady. I koniec. A tu jeszcze zbiorę. Otwieramy rurę, zrzucamy się przy okazji jadąc. Dobra. Ja tutaj skończę jeszcze poza odcinkiem pole numer 24. A teraz się z wami żegnam, bo myślę, że ten odcinek jest wystarczająco długi. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Kto jest nowy, zostawia suba. I napiszcie komentarz, hashtag temat, z czym mam się wypowiedzieć. Może jakieś propozycje na serię, co chcielibyście zobaczyć. Zapraszam. Trzymajcie się, cześć.